Najmniejszy i najbardziej ubogi pod względem jakości gleb region na Mazowszu, ale na pierwszym miejscu w Polsce, jeśli chodzi o produkcję zwierzęcą. Dziś przedstawiamy Państwu powiat żuromiński. Dobre wyniki rolników to także efekt współpracy z pracownikami Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego i coraz lepszego wykształcenia gospodarzy. Hodowla gęsi w Polsce ma bardzo długą i bogatą tradycję, choć mogłoby się wydawać teraz nieco inaczej ze względu na skalę tej hodowli. W porównaniu do innych gatunków drobiu jest znacznie mniejsza. Ze mną pani Małgorzata, która hodowlą gęsi zajmuje się od 20 lat. Pięknie. Na ilu hektarach? Tutaj jest około 30 hektarów ogrodzenia. I ile gęsi? O, tutaj jest, w tej chwili tutaj mamy około 10 tysięcy gąsek. Niewielu jest hodowców gęsi obecnie. Niewielu, tutaj nie, w naszym powiecie jest niewielu hodowców gęsi. Wydaje się, że to jest taka łatwa produkcja, a to wcale nie jest takie łatwe. Ogólnie chów gąsek jest bardzo pracochłonną pracą. Gąski większość swojego życia spędzają na świeżym powietrzu. Potrzeba jest im do tego słońca, czystej wody, no i jeszcze raz powtarzam, dużo zielonki. Już od pierwszych tygodni gąski są wyganiane na pastwiska, gdzie spożywają zieloną trawkę. Musimy pamiętać o tym, aby je chronić przed nadmiernym nasłonecznieniem, przed przemoknięciem, przed zimnem, bo są bardzo wrażliwe. Potem następny okres to jest okres taki, gdzie skończą 6 tygodni, mają wyrobiony gruczoł kuprowy. W ten czas już są takie odporniejsze, przebywają całą dobę na pastwiskach zielonych. I potem najważniejszy aspekt tej hodowli jest właśnie tucz gęsi, to jest tucz owsiany, który polega na zadawaniu gąską całego ziarna owsu w ilości około 0,5 kg na jedną sztukę. No i tutaj właśnie ten tucz jesienny jest też łatwiejszy, bo sama pora to sprzyja temu właśnie odkładaniu się tłuszczu. No i tutaj może jeszcze warto podkreślić o tłuszczu, który ma bardzo dobre walory smakowe, ponieważ zawiera też dużo nienasyconych kwasów tłuszczowych. I od dawna był stosowany w medycynie jako taki lek na różne dolegliwości. A i mówi się właśnie, że mięso gęsi jest polecane osobom chorym na Alzheimera, chorującym na choroby dermatologiczne i na choroby reumatyczne. Głównym celem produkcji gęsi jest głównie właśnie mięso. Mięso na eksport? Tak. W ogóle Polska jest jednym z największych producentów mięsa gęsiego w Europie. Chociaż tego mięska dużo produkujemy, większość jest eksportowana głównie do Niemiec, do Francji, Czech i krajów azjatyckich. A w Polsce ostatnio na polskim rynku też cieszymy się z tego, że to wzrosło te konsumpcja tego mięska do około 40%. Jeden z najmniejszych powiatów w województwie mazowieckim o najniższej jakości gleb, ale za to powiat może poszczycić się hodowlą zwierzęcą. Pierwsze miejsce drobiarstwo nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Pierwsze miejsce w województwie, jeśli chodzi o hodowlę trzody chlewnej. Drugie miejsce, jeśli chodzi o hodowlę bydła mlecznego, prawda? W związku z tym silni jesteśmy produkcją zwierzęcą, tylko dlatego, że rolnicy są dobrze wykształceni, pracowici i po prostu do swoich gospodarstw dzięki ośrodkowi doradztwa rolniczego, między innymi, wprowadzają jak najnowsze technologie europejskie i światowe. To co w takim razie Państwo doradzają rolnikom z powiatu? Ekonomika, głównie ekonomika. Sprawy unijne, sprawy tych programów unijnych. Mam kadrę w tej chwili 7-osobową, która jest bardzo dobrze wykształcona, młoda, energetyczna w tej sprawie. Posiadamy jakoś wspólny język z tymi rolnikami, dlatego że wszyscy mieszkamy tu na tym terenie. Na każdej gminie jest doradca, który doradza rolnikom. Technik rolnik, technik weterynarii, technik agrobiznesu, technik logistyk. Między innymi takie możliwości daje ukończenie zespołu szkół ponadgimnazjalnych imienia Batalionów Chłopskich w Zielonej. Ze mną dyrektor tejże placówki. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Serdecznie. Ilu absolwentów rokrocznie opuszcza mury uczelni? Drodzy Państwo, na dzień dzisiejszy 310 uczniów, jeśli chodzi o absolwentów, co roku 60 osób przystępuje do egzaminów z kwalifikacji, przystępuje do matury. I do egzaminów zawodowych oczywiście, tak? Tak, oczywiście do egzaminów również. No te egzaminy są zdawane w bardzo wysokim procencie, ponieważ mamy ponad 90% zdawalności, także to jest ogromna satysfakcja dla nas. Ile kierunków? Na dzień dzisiejszy 4 kierunki, technik weterynarii, technik ekonomista, technik rolnik oraz nowo otwarty od 4 lat technik logistyk. I taki nabór corocznie przeprowadzamy i
co roku również około 60 absolwentów właśnie opuszcza nasze mury szkoły. Czy śledzą później Państwo losy absolwentów? Rzeczywiście znajdują pracę w swoich zawodach? Oczywiście, że tak. Nawet do tego stopnia, że już pod koniec w tej chwili czwartej klasy na podbudowie gimnazjum już mamy oferty pracy, jeśli chodzi o technika weterynarii. Już zaczynają się oferty, jeśli chodzi o technika logistyka. Technik rolnik, wiadomo, to są własne przedsiębiorstwa, własne gospodarstwa. Technik ekonomista to są studia wyższe, głównie tutaj współpraca z Olsztynem. Z chęcią pokazalibyśmy Państwu Królestwo Pana Tomasza. Niestety nie możemy tego uczynić, bo jest ASF, ale z absolwentem Szkoły imienia Batalionów Chłopskich w Zielonej oczywiście porozmawiać o rolnictwie możemy. Panie Tomaszu, od zawsze Pan wiedział, że zostanie rolnikiem? Moim marzeniem było do szkoły podstawowej. Poszedłem do średniej, do Zielonej, ponieważ od początku wiedziałem, że przejmę gospodarstwo po moim tacie. Gospodarstwo rodzinne, obecnie dużo większe niż zostało mi przekazane, ponieważ przejąłem 13-hektarowe, obecnie już jest 200-paru-hektarowe. Jak Pan sprofilował gospodarstwo? Ukierunkowane jest głównie pod produkcję trzody chlewnej. Oczywiście mamy też i 4 kurniki boriera. Współpracuje Pan z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego? Z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego od niepamiętych już czasów współpracował mój tata, jak ja chodziłem jeszcze do szkoły średniej. Teraz doradcy służą pomocą pod kątem też wprowadzania nowych tam nowinek, robią szkolenia, pomagają uzyskać dofinansowanie ze środków unijnych. Imponujący obiekt. Widzę, że jest też kolejna odsłona Pana działalności. No to jest dodatkowa działalność oprócz rolnictwa. To rozpoczęliśmy 9 lat temu. Głównym tutaj zajęciem tym tutaj zajmuje się żona. O, dzień dobry. No, Alina. Czyli to Pani odpowiada za ten piękny, zadbany obiekt. Willę, można powiedzieć, dworek. To znaczy, no nie przepisałabym tego zupełnie w 100% sobie, ponieważ mam rodzinę, męża, który bardzo się angażuje. Mam 3 dorosłych synów i 4, taki, który ma 15 lat i oczywiście też się wdraża w pomoc nam. No i niestety muszę się z pokorą przyznać, że wtedy, kiedy podejmowaliśmy decyzję wykupienia tego dworku, ja byłam pełna obaw. To dla mnie były to jedne wielkie chaszcze. Ja nie widziałam nawet tego obiektu, który to jest z ulicy. Choć historycznie był to piękny obiekt, bo historia sięga XIX wieku. Tak, ale był taki czas, kiedy nie było osoby chętnej, która chciałaby się tym zajmować. Na pewno lokalna społeczność skorzystała, no a dziś zaprosili Państwo między innymi koła gospodyń wiejskich. Jedno, co muszę przyznać tutaj naszej społeczności, to oni są bardzo życzliwi dla nas. Chociaż się nazwały niby Meksykanki, przecież to są nasze piękne hojnowianki. Zebranym pięknie się kłaniamy, na następny występ już dziś zapraszamy. Oj dana, oj dana, oj dana, oj dana, na następny występ już zapraszamy. Kto układał tekst, muzykę? Ręka do góry? Wszystkie panie brały udział w tym, a jeszcze po zwrotce, czyli praca zbiorowa. Seniorka też nam pomagała, bo też kiedy właśnie seniorzy tworzyły koło gospodyń wiejskich też w naszej miejscowości. Także my chcemy tradycji utrzymać, żeby dalej to się rozwijało. Ale drogie panie, nie będzie potem kłótni o prawa autorskie, jak tak panie razem pracowały? Nie, na razie współpracujemy razem. My się zgadzamy, jak jedna rodzina wielka. Tak, my jesteśmy jedną rodziną. Jesteśmy. Wewnątrz tego pięknego dworku konkurencyjne koło gospodyń wiejskich. Do zobaczenia. Do zobaczenia. No, do zobaczenia. Nami, tak. Oto one, goliatki. Mam się pań bać, bo nazwa troszkę odstraszająca. To tylko pozory. Po prostu chodzi tutaj, że mamy siłę do działania
i do rozwoju. Myślę, że o to najbardziej chodzi. Nie, jak najbardziej uważam, że nie potrzeba się nas bać. Jesteśmy pozytywnie nastawione do wszystkich. To dobrze, że mnie panie uspokoiły. A ile tych silnych kobiet działa w kole? W kole jest 32 członków, to są zarówno panie, jak panowie. Co jest pani specjalnością? Naszą specjalnością, którą możemy się pochwalić, to jest starodawny przepis naszych babć i prababć. Tu mamy kiszoną dynię, a do tego polędwiczki wołowe z kaszą. Nie tylko uzdolnione są panie kulinarnie, ale też udzielają się charytatywnie. Staramy się, słuchajcie, staramy się, ponieważ potrzeba jest czasem pomagać i wspierać innych. My jesteśmy jak najbardziej za. No dzisiaj nawet mamy taki... Możemy się pochwalić. Przed chwileczką dostaliśmy podziękowanie za pomoc w przygotowaniu kolacji dla organizatorów na bombach dla Niny. Pani jest bardzo ciężko chora, samotnie wychowuje dzieci, także warto pomagać i my chcemy pomagać.